Także siema, siema, witam was w kolejnym motovlogu na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o strojach motocyklowych ogółem. Bo ostatnio byłem sobie na grupie i wrzuciłem posta, jak ja wyglądam, raczej no jak wyglądam. Wrzuciłem po prostu posta, w którym napisałem, kto zaczął już sezon. I na zdjęciu byłem właśnie w kombinezonie moim, którym mam na sobie teraz, oraz byłem w moich najeczkach, które mam osobiście teraz na sobie. I właśnie tak mnie zhejtowali za te Nike. Podobno każdy jeździ w tym, czym chce, ale jakoś taki hejt dostałem przez te Nike. A wyobraźcie sobie, zapytajcie sami siebie, czy widzicie często, aby 16-latek miał kombinezon na 125? To nie jest zbyt częste zjawisko moim zdaniem, ponieważ właśnie 125 kombinezon to się raczej razem nie komponuje i właśnie ktoś macha. Nie znam kogoś. Może mój widz jakiś. Siema. Jasne, kurde. Czekaj, to się zatrzymam tutaj i zrobimy fotę. Jeszcze nikt mnie nie zatrzymał w ogóle, żeby ktoś fotkę chciał. Wjechać nie mogę tutaj, to czekaj, wjadę tam. Dobra, tutaj zaparkuję szybko. Ja jeszcze nigdy mnie nikt nie poprosił, żeby fotkę jakąś chciał. Dobra. Ale dziwnie się czuję, kurde. Pierwsza fotka z widzem moim. Na to wygląda, że mnie poznał. W sumie nie ciężko mnie poznać. O, siema, jeszcze raz. Cześć. Co, fotkę byś chciał? O, jasne. Zaczekaj, wezmę mój ten, żeby mnie nie było widać i dawaj, robimy fotę. Okej, spoko. Ogólnie, no to nagrywałem odcinek. Teraz tak samo się chciałem wypowiedzieć o kombinezonach i w ogóle, dlaczego mnie tak sejtowali za kombinezon. Ale tam cię zobaczyłem, że pomachałeś, no to sobie pomyślałem, że jakiś mój widz może być. Rozśmieszyłeś mnie z tym odcinkiem, jak ogólnie cały ten, całe miasto mnie zna, chyba z tego roweru. Jeszcze tam na stronkę trafiłem, że mnie widzieli, no. Ludzie komentowali. A tak ogólnie, no to teraz jechałem, tak się zdziwiłem w ogóle, że ktoś macha do mnie, no bo ja cię nie znam, no nie. To sobie nie wiedziałem, kto to jest. Jedziesz R-ko, patrzę złota, no złota, no macha. No ciężko nie poznać tej R-ki, nie? No ogólnie, no to muszę jeszcze nagrać parę odcinków, bo deszcz idzie. No właśnie, zimno się robi. Tak, dzisiaj tak samo padało, ale na szczęście się, no, już poprawiło. Dobra, to ja będę lecieć nagrywać dalej. Dzięki za zdjęcie. Siema. Boże, ale pierwsza fotka w życiu. Ja nie mogę, że tak ludzie ten zatrzymują i tak proszą o zdjęcia. To jest fajne uczucie, w sumie wam powiem. Bardzo fajne uczucie. Jak tak ktoś cię poznaje po prostu po ulicy. Tylko też będę musiał zamazywać tablicę moją. Cześć. Ogólnie nie myślałem, że ktoś mnie pozna. Ale owszem, dostałem ostatnio parę komentarzy pod filmem z miasta na rowerze. I rzeczywiście zgłosiło się parę osób z mojego miasta. Może dlatego właśnie mnie poznają i po kombinezonie i po R-ce. Także fajna sprawa, takie właśnie fotki se robić. Jeśli jesteś właśnie z mojego miasta, to możesz też również podbić, tam se zbijemy pionę, zrobimy se fotkę. Ja będę zadowolony i ty będziesz zadowolony, że fotkę wspólną mamy. Moim zdaniem bardzo fajna sprawa, takie coś. Także nie bójcie się podbijać czy coś takiego, fotkę możemy zrobić sobie. No dobra, w sumie to ten odcinek, co miałem o kombinezonie nagrać, to sobie go przełożę na inny czas. A ten odcinek to po prostu zrobię o tym, jak mnie widz zatrzymał na ulicy. Ponieważ fajna sprawa, naprawdę.
Ale się cieszę tak, że ktoś fotkę chciał, no nie wiem. Fajne uczucie bardzo. Wiem, że się powtarzam, ale nie miałem nigdy takiej sytuacji. Dobra, to ja już będę kończyć z tego odcinka. Także zostawcie łapkę w górę, podbijajcie, jeśli chcecie do mnie, jeśli jesteście z mojego miasta, jeśli mnie zobaczycie gdzieś tam, możecie chętnie przybić pionę ze mną, zrobić fotkę, ja się bardzo ucieszę. I co, wbijajcie do grupy na fejsie, zostawcie subskrypcję, lajka, a my już się widzimy w następnym odcinku. Siemano.